Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam szanownych jubilatów oraz wszystkich gości na dzisiejszej uroczystości Złotych Godów. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego na terenie gminy Pińczów w bieżącym roku, właściwie w 2020 roku, obchodziło 42 pary. No, podzieliliśmy Państwa na dwie tury z wręczeniem medali ze względu na okres pandemii. No, jak widać, nawet w tej chwili nie wszyscy dotarli. Widocznie jednak dalej boimy się tego. Na dzisiejszej uroczystości pragnę przywitać pana Włodzimierza Baduraka, burmistrza miasta i gminy Pińczów. Pana Zdzisława Woźniaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie. Panią Urszulę Wilkus, zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pińczowie. Panią Alicję Mazurek, naszego fotoreportera. Oraz pana Jerzego Skuzę z portalu Pińczów Twoje Miasto. Witam oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie naszych jubilatów. Dzień dobry. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak pięknie nas dzisiaj powitał pan sekretarz gminy Pińczów, Marcin Kozłowski. Myślę, że brawa dla pana sekretarza, bo on również teraz pełni obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i to właśnie wspólnie z panią, pracownikami tego wydziału, z panią Urszulą, zorganizowali tą uroczystość. Cieszę się, że państwo jesteście, że dotarliście mimo takiego trudnego czasu i wiadomo i obaw o zachorowanie, ale wiemy, że już jest coraz lepiej, coraz mniej zachorowań. Gdzieś ten wirus przycichł, mam nadzieję, że już ostatecznie go w jakiś sposób wspólnie pokonamy. Wiem, że państwo bardzo aktywnie uczestniczą w szczepieniu, z czego się bardzo cieszymy. W Pińczowie działają dwa punkty powszechnych szczepień obok siebie. Jeden przy ulicy Szkolnej, to przypomnę, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, a drugi obok w byłym internacie liceum. Także oczywiście zapraszamy, prosimy, jeżeli państwo będziecie mogli, przekażcie wszystkim swoim znajomym, że mamy dosyć dużo tych szczepionek. Zapraszamy. Dzisiaj szczepionka czeka na pacjenta, a jeszcze miesiąc temu był problem, tak? I jeszcze ważna informacja, już skończyły się te terminy między pierwszą a drugą dawką szczepionki, także można zgłosić się nawet, jeżeli ktoś miał powiedzmy na lipiec, można już przyjść. My tą informację pokazaliśmy w internecie, także naprawdę w skrócie, także zachęcam wszystkich Państwa do szczepień. Tak, tu jeszcze powinien być pan wojewoda Zbigniew Koniusz, nie ma go niestety dzisiaj. Miał być list, też nie ma, ale na pewno pan wojewoda przekazuje Państwu najlepsze życzenia, gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu. Widocznie obowiązki zawodowe spowodowały, że ale myślę, że tu jesteśmy i sobie jakoś w sposób taki właściwy poradzimy. Proszę Państwa, dzisiejsze święto, wiadomo, to jest świętem Złotych Godów, piękne. Niektórzy nazywają to kolejnym ślubem, ale myślę, że wasz przykład jest doskonałym. Właśnie wasz przykład, wasza postawa jest przykładem, jak można w świetnie i w sposób mądry przeżyć 50 lat w związku małżeńskim. I z tej okazji oczywiście są przygotowane medale, które przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, czyli pan Andrzej Duda. Każdemu z państwa przyznał medal za długoletnie pożycie, który jest wyrazem uznania i szacunku dla waszego tak długoletniego pożycia małżeńskiego. Ja oczywiście w imieniu samorządu miasta gminy Pińczów składam państwu serdeczne gratulacje. Z okazji tych Złotych Godów jesteście dla nas przykładem mądrego życia, dobrego życia, a myślę, że głównie nagrodą dla was są wasze dzieci, wnuki i pewnie już prawnuki, które są naszą, można powiedzieć, szczęściem, tak? Czyli zawsze patrzymy na to następne pokolenie i cieszymy się, że oni są, tak? No bo ktoś musi w końcu na tej ziemi mieszkać, prawda? A my o to tutaj dbamy cały czas, żeby się żyło nam coraz lepiej. No bo wiemy wszyscy, że związek małżeński w pewnym wieku, my mężczyźni tak sobie zawsze mówimy, że w pewnym wieku nie chcemy już mieć racji w związku, tylko co? No oczywiście święty spokój. Także ja osobiście też jestem już ponad 30 lat w związku małżeńskim i zawsze
wszystkie kłótnie, a są takie na pewno i w waszych też związkach są kłótnie małżeńskie. Ja kończę, ja oczywiście mam ostatnie zdanie i ono jest, pewnie państwo wiecie jakie, tak? Tak, kochanie, masz rację, no bo wiadomo, że spokój jest najważniejszy, a kobieta, jeżeli dobrze prowadzi, to na pewno dla wspólnego dobra. Proszę państwa, 50 lat temu już ponad państwo złożyliście przysięgę miłości, wierności małżeńskiej i tej przysięgi dochowaliście, co oczywiście świadczy o waszej miłości drugiej osoby, bo wiadomo, że bez tego, bez oddania samego siebie w tym związku nie ma mowy. Ja jeszcze chciałem państwu życzyć na koniec długich lat życia, zdrowiu, szczęściu, pomyślności, dużo zadowolenia, radości i pociechy z waszych dzieci i wnucząt i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu burmistrzowi. Zapraszam do głosu pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, szanowni państwo, pan burmistrz praktycznie wszystko powiedział, tak? Piękne życzenia. Ja w imieniu Rady Miejskiej w Pińczowie i własnym jako przewodniczący Rady również dołączam się do tych życzeń. Widzę tu znajome twarze nawet. Tak się zastanawiałem, jak pan burmistrz przed chwilą przemawiał, czy ja kiedyś będę tam siedział, gdzie wy państwo. No jeszcze mi trochę brakuje, ale 50 lat to jest bardzo duży okres i życzę wam diamentowych. Bo to też są takie diamentowe, tak? Panie kierownik, 60 lat i życzę wam tego, a życzę wam, żebyście doczekali tego w zdrowiu. I życzę wam wszystkiego najlepszego dla was, dla waszych znajomych, dla kolegów, wszystkiego najlepszego. I dzisiaj dla was jest szczególny dzień, dzisiaj powinniście się państwo cieszyć i uśmiechać. Na koniec jeszcze raz powiem dużo, dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego. Życzę państwu przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Zdzisław Woźniak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2021 roku nadane zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Proszę pana burmistrza w asyście pana przewodniczącego o dokonanie aktu dekoracji. Tak, zanim poproszę pierwszą parę, proszę państwa, będą wykonywane tutaj zdjęcia podczas wręczenia. Te zdjęcia zostaną państwu później dostarczone do domów. Także na spokojnie, jak wydrukujemy, to będą dostarczone do domów. A jako pierwszą parę zapraszam panią Zofię i Mieczysława Bech. Nie uciekamy, zostajemy chwileczkę jeszcze. Dziękujemy bardzo. Zapraszam państwa Mariannę i Jana Chmielewskich. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze? Tak, dziękujemy. A ja zapraszam Państwa Halinę i Feliksa Matylasów. Dziękujemy. A ja zapraszam panią Henrykę i Józefa Orzełek. Dziękujemy. Pani Otolia i Zygmunt Pawlik. Dziękujemy. A ja zapraszam panią Zofię i Józefa Piątek. Thank you.
Dziękujemy. Pani Ryszarda i pan Tadeusz Tuszyńscy. Dziękujemy. I na koniec zapraszam panią Lucynę i pana Czesława Żarańskich. Dziękujemy. Jeszcze szanowni jubilaci, pan burmistrz tutaj zobowiązał się z panem przewodniczącym od śpiewania 100 lat. Także zapraszam bardzo. Ja
Ja to może wszyscy zaśpiewamy, tak, bo tak wczoraj nie było śpiewania. Jeśli jest podkład muzyczny, to by było. Myślę, że tak, no trzeba to w jakiś sposób uczcić. Wczoraj nam się nie udało, bo nie wiem, nie mieliśmy głosu. Pan przyjdzie bliżej oczywiście też, zaśpiewamy wszyscy. Dla Państwa 100 lat, bo mamy już? Tak. 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Jubilacz już. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, sześciu, pomyślności, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, sześciu, pomyślności, niech żyją nam. Także 100 lat proszę. Jeszcze raz, proszę Państwa, wielkie gratulacje z okazji tego święta. Dziękujemy Państwu za przybycie. Zapraszamy na skromny poczęstunek. Tak, kawa, herbata będzie za chwileczkę też podawana, ale najpierw może obiad. Tak, dziękujemy również za